drzwi świętego Wojciecha. Jest kraina na pograniczu Germanii, bogata w skarby i bardzo potężna. Mieszkańcy zwą ją Slawonią. Bory tam i lasy pełne dzikiej i nieznanej zwierzyny, która strach budzi pośród najznakomitszych wojów. W krainie tej żył mąż imieniem Sławnik, który pojął za żonę Strzeżysławę, kobietę zacną i cnotliwą. Z nich to urodził się chłopiec. Dano mu imię Wojciech, co znaczyło pociecha dla wojska. Niedługo radowali się rodzice z narodzin. Nagła choroba zagroziła życiu dziecięcia. W obliczu śmierci rodzice złożyli chłopca na ołtarzu. I stał się cud. Dziecię odzyskało siły i zdrowie. W podzięce rodzice przeznaczyli chłopca do stanu kapłańskiego i gdy dorósł, oddali go do szkoły w Magdeburgu pod opiekę Otryka i arcybiskupa Adalberta. Wojciech żarliwie poszukiwał świętości, oddając się nauce i kontemplacji. Każdą wolną chwilę spędzał na modlitwie, aż zaczął postrzegać świat w sposób dla innych niedostępny. Po śmierci biskupa Pragi Czesi wynieśli bogobojnego młodzieńca na tron biskupi. Pastorał, znak kościelnej władzy, wręczył Wojciechowi sam cesarz Otton II. Tej samej niedzieli, której dokonano obioru Wojciecha, demon opętał jednego człowieka. Szatan bluźnił i złorzeczył. Nie pomagały modły i egzorcyzmy. Ustąpił dopiero w obawie przed interwencją świątobliwego męża. Nowy biskup wiódł życie skromne i bogobojne. Pewnego razu podczas snu ukazała mu się postać, która rzekła: Jam jest Jezus Chrystus, którego sprzedano. I oto znowu sprzedają mnie, a ty jeszcze chrapiesz. Zrozumiał Wojciech sen i ruszył do księcia czeskiego Bolesława. Upomniał go i jego poddanych, aby zaprzestali życia w grzechu i ukrócili rozwiązłość. Przestrzegł też Bolesława, aby nie sprzedawał chrześcijan w niewolę żydowskim kupcom. Książę, rozsierdzony niczym wilk, zagroził życiu biskupa i planował go zgładzić. W obawie przed gniewem musiał Wojciech uchodzić do Rzymu. Tam, w aweńtyńskim klasztorze, przywdział zakonny habit. Szatan wielokrotnie go nękał, wytrącając z rąk przedmioty i narzędzia. Aż pewnego razu, kiedy zły znów wyprawiał swe sztuczki, upuszczony dzban w cudowny sposób się nie zbił. W tym czasie czeski książę wymordował wszystkich bliskich Wojciecha, a jego samego nękał niczym myśliwski ogar. Dlatego ruszył Wojciech na północ i znalazł schronienie na dworze polskiego księcia Bolesława Chrobrego. Stamtąd zaś ruszył dalej, do Prus, by zwalczać bożków i pogańskie bałwany. Jego celem była dzika kraina na północy. Po drodze wszyscy przestrzegali go, że żywy stamtąd nie powróci. Wojciech nie przeląkł się i stanął w końcu przed dzikimi zastępami Prusów. Odprawiwszy zbrojną ochronę, wraz z Benedyktem Boguszem i Gaudentym głosili Słowo Boże i chrzcili tych, którzy zechcieli się nawrócić. Do Prusów zwracał się tymi słowami: Z pochodzenia jestem Słowianinem, niegdyś wyświęcony na biskupa, teraz z obowiązku jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej podróży jest wasze zbawienie, abyście porzuciwszy głuche
i nieme bałwany uznali Stwórcę naszego. Nie zważając na groźby, Wojciech postanowił złożyć ofiarę z ciała Chrystusowego. Widząc to, Prusowie zaczęli mu wygrażać. Oto ten czarodziej chrześcijański na zgubę naszą odprawia swe obrządki. Zabijmy go dla ocalenia nas samych i całego kraju. W nocy uzbrojeni Prusowie napadli na śpiących misjonarzy. Pojmali ich i związali. Zapalczywy Sikko przebił bogobojnego męża oszczepem. Inny zaś odrąbał głowę Wojciechowi i pociął bezkrwiste już członki. Obciętą głowę Prusowie wbili na wierzchołek drzewa, pod którym odprawiał swą ostatnią mszę. Gdy pozostawili ciało, wokół zaczęły dziać się cuda. Zakwitły kwiaty i rozwinęły się rośliny. Królewski ptak, orzeł, przybył, by pilnować szczątków świętego przed dzikimi zwierzętami. Gdy o śmierci Wojciecha dowiedział się polski książę Bolesław Chrobry, postanowił sprowadzić szczątki do Polski. Prusowie zażądali jednak tyle kruszcu, ile ważyło ciało świętego. Bolesław po długich targach dał dowód swej szczodrości i przystał na ich cenę. Wykupione zwłoki świętego męża przeniesiono do klasztoru w Trzemesznie, a później przewieziono je do Gniezna. Gdy dotarły na miejsce, sam książę wyszedł, by pokłonić głowę i nakazał je uroczyście złożyć w gnieźnieńskiej bazylice. Gniezno szybko zyskało miano arcybiskupstwa, zaś kanonizowany Wojciech stał się patronem Polski i pierwszym polskim świętym. Tysiąc ponad lat upłynęło od śmierci biskupa Wojciecha. Jego żywot można odczytać z drzwi katedry gnieźnieńskiej, odlanych z brązu przez anonimowych mistrzów, i dzięki nim przenieść się w świat sztuki romańskiej i pierwszych wieków państwa polskiego.